Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj z rezydencji Gubołówka. Wczoraj przyjechaliśmy do Zakopanego, przyjechaliśmy jakoś przed 20, także zdążyliśmy zjeść kolację. Posiedzieliśmy sobie już z Natalką, z Magdą, z chłopakami. Ja już kiedyś mówiłam o tym, że wybieramy się do rezydencji Gubołówka 19 na warsztaty makijażowe z Magdaleną Pieczonką. Gościem specjalnym będzie Natalka Siwiec, no i właśnie przyszedł ten weekend. Jest godzina 11, mieliśmy iść do lasu, natomiast trochę pada, także nie wiem jakie plany, czy coś się zmieniło. Zaraz się dowiemy, idę do mamy i do Luki, oni już od rana siedzą razem na śniadanku, także zapraszam was do oglądania. Wyszło przed chwilą słońce i co tutaj się dzieje? Jest po deszczu, także trawa jest mokra, nie wiem, Luka się zdecydował. Nie boisz się, Luka, że będziesz miał zieloną bluzę? Trochę boję właśnie. To wstawaj lepiej. Ja zrobiłam zdjęcia. Zrobiłam zdjęcia, tak. Ładnie wyszły te zdjęcia? No pokażę ci już. Trzymaj, zobacz sobie. 4-1, 4-1. Ładnie zrobiłam zdjęcia? Ładnie. Super, cieszę się. Zrobiło się już dużo cieplej, także... Co ty tutaj robisz? Zrobiło się dużo cieplej, wyszło słońce, także idziemy do lasu obok. Mamy tutaj zawsze taką swoją miejscówkę. Już ją widzieliście na pewno w poprzednich vlogach, ale jeżeli nie, to dzisiaj ponownie was tam zabiorę. Gdzie? Do lasu, do naszego miejsca. Pierwszy raz w życiu mam taką zajawę, żeby sobie pojechać gdzieś na wakacje. I pierwszy raz w ogóle do takiego czegoś mi się chce, jakieś właśnie kajty, wake'i, że totalnie w ogóle... Musimy się wybrać kiedyś. Tak, trójka, że jakoś, tak. Jakoś mega, mega tak jakby driny i sport. Nie w połączeniu, no ale... Co tam szukasz? Wiesz co, bardzo lubię ten las, bo tutaj jest tak dużo takich fajnych roślinek, zobacz. Jakieś takie mchy, takie naprawdę no inne, cudowne. Bardzo ładnie to wygląda, no. Uwielbiam, zawsze jak tu przychodzę, to po prostu zachwycam się nimi i dotykam i cudnie. Teraz jeszcze fajnie po deszczu to wszystko pachnie. W ogóle ten las tutaj jest taki bardzo wilgotny i dlatego też jest dużo takich różnorodnych właśnie roślinek, cudny. Przyłapałam moją mamę, jak słuchajcie, odrywa kwiatki i mówię, że to są rączki, a mama mówi, że sieje. To są nasionka. Jak je tu wrzucę, to... Myślisz? Właśnie, no, tak jest. Wróciliśmy przed chwilą do hotelu po pieniążki. Stwierdziliśmy, że wyjdziemy sobie tutaj na Gubołówkę. Ile wzięłaś? Ja nic nie wzięłam, wzięłaś ty? Wzięłaś, ja wzięłam. Ty? Ja też wziąłem. Wziąłeś. No, także stawiacie mi dzisiaj. Nie wiem jak ty, ale ja na pewno chcę osypkę ja jednego. Ja też, poczułam właśnie ten zapach. Poczułam takiego grillowanego. A wiecie co jest najśmieszniejsze, że jak mieszkałyśmy tutaj w Zakopanem, to w sumie tak nie jadłyśmy dużo tych osypków, co? Nie, tak, żadne winy. No, ale jakoś zawsze było tak... Już był przesyt. Przesyt, no. To 4. Ja. Miękki. Słuchajcie, mamy taki piękny widok, wzięliśmy sobie po piwku i po osypku. Ale trochę te panie są, zakłócają nam ciszę, podają cześć. Jak na targu. Z takim pięknym widokiem tutaj sobie chillujemy. Zbiera się niestety na deszcz, na burzę, także musimy powoli już zmykać do hotelu. Jadę już na recepcję, ponieważ Żaneta już z dzidzią i z mężem przyjechali. Także super, po już zarazamy lunch. Dzień dobry, zobaczcie, kto tu już przyjechał. Cześć! 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 Dzień dobry. Jakie ty masz piękne łóżeczko tutaj. Piękne. I mamy, powiedz, ręczniczki na basen, tak? Jak podróż pani minęła? Dobrze było? Do cioci przyjechałaś tutaj? Przebrać? Ona chce się przebrać. Plusku, plusku, chcesz iść, tak? Chcesz wyjść tam? Kochani moi. No, a ty chcesz na basen iść, tak? Chodź, na basen idziemy. Jeszcze chwilę, jeszcze zjemy i pójdziesz z tatusią na basen, a my z mamusią na warsztaty. O Boziu, Boziu, o Boziu, Boziu. Pokaż, jak się wami. Nie.
zakładamy pampersa i idziemy do dzieci. Mija, co ty gotujesz? Super. Gotujesz coś, Luce? Co gotujesz? Przypaliło się, nie będzie obiadu dzisiaj. Nie będzie. Mogę malować, tak? Zobaczcie, jaki posłuszny wujek koloruje. Mija, nie chce ci się kolorować? Nie. Nie. Chodź, weźmiemy garnuszek ze sobą. O, będziemy tam gotować. Sara, smoczek. O, brawo! 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 O, i teraz podnosimy. Co ty masz w rączce? Widać, że dziewczyny na warsztaty przyjechałyście, co? Widać. Sara się maluje, Mija tutaj również. Gdzie ty tu masz, skarbie? Gdzie ty tu masz? Uśmiechnij się jeszcze raz, uśmiech do kamery. Przyszło nam kolejne danie. Nie wiem, co to za bardzo jest, ale chyba jakieś kopytka, tak? Kopytka z marchewki. Będziesz mnie jadła? Widziałaś, co dzidzia tutaj ma? Takie nie, to tylko szminką jest zainteresowana. Zobacz, jakie kuseczki będziesz jeść. Co w kawałek takiej kuseczki? Zobacz, jak ci się łapnie. Nie? Jeszcze raz. Już prawie. Sypko. Pięknie. Natalka, będę ją karmić, co? Tymi kluseczkami, bo ona chce. Tak? Sama je. Ale taki to już za duży jest. Zobacz, jaki nawiła sobie. Nie będzie się trafić. Ciocia ci da, to zjesz. Taką malutką. Dobra, zobacz, jak dzidzia jest. Jednak nie. Przyszłam do pokoju tak na szybko się przebrać, umyć zęby i czekam na Żanetę i lecimy już na warsztaty. Mamy o 16. A która jest, Luka? Za 4. No to już powinniśmy schodzić. Idziemy razem, ja też idę. Ty tak. Nie. Idziemy. Ty razem z Grzesiem będziecie... Uczyć się smoky eye. Razem z Grzeskiem będziecie dzidzie bawić. To nieprawda. Tak. Co będziesz robić tak naprawdę? Pisał maile pół godziny, a później z Grzeskiem dzidzie bawić. Prawda? No. Zobacz, jak mi skóra schodzi z brody. O kurde, no. Jak wiesz, co to jak wygląda? Jak co? Jak ze słonia. Pielęgnacja skóry jest podstawą. Ja zawsze mówię, że bez pielęgnacji ten makijaż jest tak naprawdę nieważny, bo jak jest skóra niewypielęgnowana, to i makijaż się wygląda i się gorzej trzyma. Także pamiętajmy o tym, aby dbać o tą skórę cały czas. Zawsze też mówię, żeby się nie bać ilości podkładów. Bo prawda jest taka, że czy jest go więcej, czy mniej, widać, że jest makijaż, a może wyglądać dużo ładniej, czyli skóra będzie wyglądała na idealną, pięknie wyrównaną. Makijaż też się będzie przez to dłużej trzymał, nie będzie się ścierał, niż jak daję za mało, gdzie też go widać, ale wygląda tak, jakby był dwudniowy, czyli już to wszystko się ścierało. Przyszłyśmy właśnie do baru, warsztaty trwają, natomiast Natalka z Żanetą mają ochotę na kawę, także przyszłyśmy szybko, wymknęłyśmy się i zaraz z powrotem wracamy. Ale teraz? Jak jest już taka grubsza? Nie, bo nie wiem, jak teraz wyglądała. Pokaż makijaż z bliska. No pięknie. Przepięknie. Dzień dobry. Co to było, jak kameruje nas? Do zobaczenia. Piękna, taka już przygotowana. O! O. Pokaż, jaką masz stylizację. Pokaż. O. Przyszłyśmy po wodę. Zamieniłam się dziećmi. Powiedz, że chcesz wodę. Uśmiechasz się? Ale ładnie. Wodę? Wodę. Podaj wujek wodę nam. Tam skąd jest, tam na lewej. Nie wiem. Butelka. Woda. Chodź, nie gazowana. Mija pije. No, dzidzia pije i Mija. Trzymaj, oj Jezio. Kochana. Rozczulasz mnie, Mija. Mija nie za dużo? Nie, chyba się pić chciało, wiesz? Już? Piąteczka! Yeah. Piąteczka! Daj piątkę! Ale patrz, ile wypiła, to jest jakaś ściema. Mija! Mija, to jest ściema. Zobacz, jaka ściema, nic tutaj nie zostało wypite. Piciu! Nie? No.